Jak się żyje na budowie? A zajebiście! Wiesz, praca ciężka, ale są efekty. Są efekty. Są. To ile czasu zajmuje zrobienie takiego tej wylewki, czy jak... Stropu. Ale połówka czy cały? Połówka. Jakieś kurwa 4 godziny. 4 godziny. Nie jest ciężko, nie? Nie jest ciężko. Polecasz wszystkim taką robotę? Tak, dla tych, którzy się doszkoła. O, tu jest zakąska dla budowlańców, to jest też bardzo ważne. Spróbuj. A jest Milena jeszcze? Ziemię nagrywa, grubo babę nagrywa. Jest Milena jeszcze, tak? Ale pyszne. Polecamy. Zaraz. Pozdrawiamy z budowy i trzymajcie się ciepło. Radę do gazety. A jeszcze, to babę grubo nabrał. Spróbuj. Trzeba się posilić. A tu jest, o, kiełbasa swojska. Widać na nitkę, że wiązana była rękami. Smaku jest pyszna. No. Na budowę trzeba się posilić. Takiej w sklepie nie dostanie. Zajebista kiełbara, co? Super. Lepsze niż ze sklepu, co kupę? Działy! Weź ten tarkę! Dawaj to kurwa! Tak, jesteśmy na budowie domku jednorodzinnego. Przyjrzyjmy się, jak wygląda stan budynku. Na chwilę obecną i powiedzmy parę słów o materiale. Pierwszą podstawową rzeczą jest piach. O, to jest to, co tu leży na dużej kupie. Oczywiście cement. No i woda. Tak. I woda. Bo wszystko będzie wykorzystane do zrobienia zaprawy. Cementu. Narzędzia. Betoniarka. Łopata. Wiadro. Beczka z wodą. No i niezbędna jest oczywiście taczka. Pusta. Tak, tym razem pusta, ale za chwilę będzie pełna. Mamy bardzo ważną rzecz. Mianowicie rusztowanie. Wanna kabinowa. To, co widać tu u szczytu, to jest szalunek. Oczywiście materiały budowlanych, cegły, deski. Czasem trzeba podejść na górę, a do tego celu potrzebna jest drabinka. I kolejny odcinek, patrzymy jak wygląda teraz, co się nazywa zalewanie stropu, tak? Tak. Proszę zobaczyć, cement, beton, przepraszam, jest rozprowadzany, C25 tu mi podpowiadają, a tu wokół ustawione jest szalunek, tak? Tak. A w nim zbrojenie na całej długości. O, Misiek, jak ty tam wlazłeś? Co, Karol? Tata, jak Michał tam wlazł? Tata! Co? Jak Michał tam wlazł? Robić nie stać. Robić nie. Czekamy na beton.
O właśnie, tak. Weź zobacz. No. A potem już tylko czekamy, aż ładnie przeschnie. I wianek. Tak jest. I wianek. Nie, wianek nie, bo głowa. Tak, już jest kolejny. Kolejny beton gotowy. Dobra, kolejny beton z ruchu poszła podaje. Jeszcze ten beton nie wiem, mieszany. No właśnie, jak się robi gruda, to trzeba tak robić. O. Pobełtać. Pobełtać. No. Zobacz. O tak, w przerwie czasami można się ochłodzić piwem królewskim, ale nie polecamy. Pracy broni Boże alkoholu. Pracy broni Boże alkoholu. BHP. BHP przepisy. Tak, teraz pod betoniarkę podstawiana jest taczka. Zobacz, nie płyt jest taki, nie garek, dobrze, nagrywa. Betoniarkę widzisz? I pomału. Gotowa zaprawa. Wsypywana jest do taczki prosto. Teraz pod betoniarki całą taczkę należy przetransportować do miejsca wykorzystania gotowej zaprawy. Żeby praca była prosta, należy ustawić rusztowanie. Oto właśnie i ono. Tak. I to jest jedna z cięższych prac, tu na dlatego. Przerzuty. Beton na przerzuty. Beton na przerzuty. Proszę zobaczyć, jak sprawnie to wszystko idzie. Jeden ładuje, drugi odbiera i podaje na samą górę. Tak, to on ten, co mały, co wozi beton. Tu raz i na górę podawana jest łopatą. Proszę zobaczyć, jak ładnie, ślicznie. Niech nagrywa, będzie pamiątka. Tak jest. Jadek Pawlica? Co jest? Kublica jest tam. Tak. Weź nie kamerę z łopatą. Życie nie było takie łatwe. Zaraz wejdziemy na górę, zobaczymy, jak wygląda już tam praca kolejna, jak została użyta zaprawa. Ale poczekamy, tak, taczka już prawie pusta. Szybki rozładunek i przeładunek. Łysy! Co? Napój Bogu! Napój Bogu! Dlatego tak szybko idzie. Tak jest, bez napoju Bogu na budowie nie da rady niestety. A, pusto. Czasem oczywiście. A, pusto, że nie dał. Co? On do gazety nas pierwali. Tak, jesteśmy na budowie domu jednorodzinnego. Proszę zobaczyć, jak przygotowuje się cement. Znaczy właściwie nie cement, tylko co? Zaprawę. Piach, woda, cement, betoniarka pracuje pięknie. Trzeba też trochę wody. I oczywiście worek cementu. Potem
trochę piachu. I za chwilę semen będzie gotowy.